Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Z tej strony ponownie Starki. Jest ze mną. Mogę się przywitać? Tak, możesz. Siostra. Tak, jest ze mną siostra. A my gramy sobie w jakże dziwną, ciekawą polską grę o nazwie Fury Unleashed. Znaną ze czasów zamierzchłych, prehistorycznych wręcz, dinożarłowych, jako Badass Hero. Więc tak, dla tych, którzy zastanawiają się, czemu biorę siostrę, bo odpowiedź jest prosta. Kołop. Lamisty kołop. Jeszcze bardziej lamisty kołop. I druga kwestia jest taka, że zawsze przyjemnie się gra sam w kołopie niż samemu, więc zaczynamy. Czyni honor siostra. A, to ja mam czynić honor, ty jesteś główny gracz. Tak, ty jesteś gracz 2, więc naciskaj przycisk. No naciskam, tak. Ale nie działa. Za dużo razy klikłaś, bo coś się już uruchomiło od razu. A, więc nawet nie mieliśmy okazji. Mam bardzo mocne odpowiedzieć. Opóźnienie. Bardzo mocne opóźnienie? Coś tu jest tak. Nie tak. Jest słaby internet connection, tak jak patrzę. A, właśnie, chciałem powiedzieć, że korzystam z czegoś takiego jak parsek, czym parasekunda. Ale o Jezu, dobra. Przecież ja nie widzę, jak to nie jest w ogóle płynne. Dobra, w takim wypadku krótkie cięcie i zapraszam siostrę, usiądziesz obok. Spróbujemy ogarnąć to w ten sposób. Nie najlepiej będzie może, ale przynajmniej to ogarniemy, więc tak. Widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Siostra siedzi obok. Tak, siedzę obok i chyba będę musiała się odżyć. Nie, spokojnie, mikrofon jest w miarę ogarnięty, ale niestety i tak będziesz ciszej. Więc tak, jeszcze tak zanim zaczniemy rozgrywkę w pełni, to teraz sobie zagraliśmy. Żeby zobaczyć, jak się w tą grę gra. Tak, dokładnie. Wyszło ciekawie, żeby nie mówić dokładniej. Trochę nafarbiliśmy punktów, 7 punktów rozwoju, zaraz rozwiniemy postać, ale najpierw chciałbym przedstawić nasze postacie. Oto mój wielki, wspaniały wojownik Bob. Fury! Tak, mój Fury. Ciekawostka, wygląda dosyć podobnie do mnie, jeśli chodzi o zarost, poza kolorem. Natomiast jeśli chodzi o czoło, to nawet na to o tym nie myślcie, nie mam takiej łysiny, nie mam czarnej głowy. Natomiast postać siostry to po prostu prosta babka, jak tam było wcześniej widać, ale no. No to po prostu dużo gadać, tak się prezentuje nasze postacie. I dobra, siostra, możesz oddać mi proszę władzę, dziękuję. Jeśli chodzi natomiast o inne rzeczy, mówię, 7 poziomów. Takie potwory sobie ładne znaleźliśmy podczas jednej rozgrywki. Zawsze prawie się zestrałam, kiedy widziałam te kwiatki. No. Takiego bossa siostrze udało się pokonać, tak, muszę to powiedzieć, to jej się udało. I to w 5 sekund, nie wiem jak gościowa to zrobiła, ale brawo. Bossów głównych żadnych nie znamy, statystyki bohatera, nic szczególnego. Ma się tego skilla po Cupheadzie. Tak. I tu mam też trochę fabułki, która... W sumie nie wiem, jaka do końca jest. Możesz tutaj sobie zapauzować, zobaczyć, o co chodzi. Nie będę tego streszczał, bo mi się nie chce. No i na zakończenie jeszcze tylko piękne przedmioty. Startowy pium. Miotacz ognia. Wyrzutnia rakiet. Karabin szturmowy. A tego nie widziałem, czemu to jest odblokowane? Ja serio się pytam. Takie coś. Nie, dobra, chyba było do kupienia tam wtedy. Takie po prostu widzicie różne takie głupoty. I niestety nie żadnego zastępstwa katany nie mamy. Ale dobra, nie będziemy się tym przejmować. Pora chyba wykupować skillę. No tak. Więc siostra, czyń honory, ty wygrałaś nam dosyć dużo ostatnio, więc ty wybierasz pierwsza. To co jest? To powoduje, że jak mamy combo 3, to mamy kulki lecznicze. Dobra. Już? Nie jest. A, chyba że najpierw to trzeba kupić jeszcze jeden punkt. A tak, faktycznie, dobra. Dobra, to w takim razie to musimy, więc to się nie liczy. Teraz ty to chciałaś jeden punkt? Tak. Teraz ty wybieraj. Tutaj będziemy mieli większe szanse na te kule. Tutaj dłuższe combo, tutaj szybsze przeładowanie. No oczywiście, że szybsze przeładowanie i to proponuję już wymaksować od razu. Żebyś mógł alchemię mieć, tak? No alchemię też. Aha, ale tylko jedną może na razie. Dobra, to pomaksujmy. Czyli przeładowanie szybsze? Tak. Dobra. A, tu już jest za 2. To jeszcze może chociaż jeden punkt w to. Jeszcze jeden w to? Tak, dobra. Ja się kogoś zastanawiam, czemu nie biorę szybkiej podróży. No nie chcemy z tego korzystać zbytnio. A czy w momencie są za niekorzystanie na ciebie, więc no i tak, co się prezentuje. Co będzie dalej z tego? Walnąłem w wiatrak. Spokojnie. Ale robię, co będzie dalej. Ważne, że zaczynamy rozgrywkę ponownie. Ja, już próbowaliśmy. Ej, ostatnio było inne coś tutaj. To jest kwiatuszek.
Chyba, że coś mi wytrzykalniejsze, dobra, więc zaczynam rozgrywkę. Kiedy mamy kombo, to lepiej. Dobra, tylko daj chwilkę, muszę zobaczyć w ogóle czym się steruje. Q granat, F moc, lewy przycisk piu, piu, tym szarża. A którym siekam? Nie, właśnie nie X-em, nie spacją. Ja spróbowałam, patrz. No przecież to jest unik. Patrz. No, dobra. Wiecie co, dajcie chwilę, jestem jełopem nieogarniętym w ogóle. Gdzie jest skłócenie milczenie, spójrz, prawda, bo to nieważne. Alternatywny skok, nieprzeładowanie, supermoc, mapa, walka wręcz, środkowy przycisk myszy? Uchryste! Nie, wiecie co, dajcie chwilę. W sumie tak sprawdzić, czy działa, nie potrzebuję to, tylko przedłużam. Środkowy przycisk myszy, gdzie to było, środkowy. To będzie bolesne. Zmień. Dobra, teraz jest dużo lepiej. Tak, mój jeden z moich dodatkowych przycisków. Teraz to będzie się przyjemnie siekało. Dobra, no to idziemy. Zwiedzamy. Szybka ak... Dobra, brawo, ja już jak zwykle w formie. Musimy kombo 5 nabić. Bo jest tam jakiś specjalny portal na kombo 5. Niestety. Mamy kombo 0. Brawo! Ne, nie ogarniam. Nie będzie kombo 5 niestety, tylko dwójkę możemy tutaj chyba nabić. Blamiłaś. Ale wiesz co, możemy tu przyjść z kombo z innej planszy przybiec szybko. Więc po prostu tu na innych planszach musisz mnie bardziej pilnować, żebym nie zlamił. Tak, jak tutaj na przykład. Naszą teraz. Brawo. O, mikstura, widzę miksturę, widzę miksturę, widzę miksturę, widzę miksturę. Podniosłem, nawet nie wiem jak ona działa. Kombo jeden. Skarb. Inne granaty. Jej, będę miał lepsze granaty. I tak zapominamy o nich. A, moje ataki są teraz lodowe. Dobra. Szybciej, siostra, musimy kombo 5 nabić. Co to jest? A. To może ja zrobię? Dobra, proszę bardzo. No, siostra, no. Masz naokoło, chciałbym trasę przebiec. Mam naokoło. Jeszcze. Może ja tym razem spróbuję. Dobra, po dwa razy. Okej. Okay. Okej, okay, teraz te. Okej, okay, tak, tak. Hop. Spokojnie, siostra, wiem co zrobić. Wiem co zrobić, naprawdę. Sporo tego czasu. No nie. Teraz ja. Już nie można. No trzy próby, serio? No zawiodłem się. Jeszcze komba nie mamy przez to wszystko. Dobra, nie, widzicie jak podamimy. Ale tak ogólnie to jest gierka taka, no jak widzicie, chodzimy, skaczemy, bijemy, siekamy. Chociaż też mógłby tłumaczyć coś, ale no, jak już niejednokrotnie z założeniem chodziłem, nie jestem chodzącym encyklopedią ani nic, więc nie ma sensu, żebym tutaj dawał, kim jestem. Chcesz, czy ja mam to brać? Niki podpalają wrogów, to ty to być. Ja, bo ja zapomniałem takie rzeczy. Jej. Jej. Super. A co tam jest? Chyba tu byliśmy. Tak, byliśmy. Dobra. Dobra, to pora spłynąć. Już świat. I tak, zobaczę. Dobra. Może tak upierać się na tym, żeby siekać wrogów, wręcz nie jest dobrym pomysłem. Mówiłam. I straciliśmy kombo od razu. Bo jakby inaczej. A bo nie, no muszę jakiś wygodniejszy przycisk sobie ustawić, bo ten przycisk piąty na myszy też nie jest fajny. Moje, ja chcę to przetestować. Dobra, oddam ci to później, siostra. Na razie chciałem to przetestować. Kombo 5. A nie, kombo 3. 5 było. U ciebie było 5, może u mnie było 3, ale i tak byśmy nie zdążyli tam dojść z tym. Mam za krótkie czasy tego kombo, póki co. Ej, dobra, zdecydowanie muszę sobie przestawić to na jakiś przystępniejszy przycisk. Ale póki co... przycisk myszy? Ale tym szczelam. I co my tu mamy? Dobra, to jest swoje, tym razem. Otrzymujesz mniej obrażeń, chociaż to by było chyba dobre dla mnie. Ciebie szpilowałam już w kapkę. Dobra. Ale tak, jak widzicie... I spokojnie, następna rzecz będzie twoja. Siostro, mogę ci obiecać. Okej, okay, tuż. Nie wiem po co mi te tusze, ale okej.
I właśnie może się przydałoby pobawić trochę w Mariana. Też nie, nawet w Mariana się nie umiem bawić. Ale można w sumie zachowywać kombo poprzez fakt travele. Nie, to trzeba rozwinąć umiejętność, o której my nie rozwinęliśmy. Dobra, teraz twoja kolej otwierać, zobaczymy co to jest. O. Jeśli... I będziesz w stanie zabić tą broń 20 wrogów i zapewnić do niej pewny dostęp. Karabin snajperski! To jest ta broń na... Co można na starta sobie odblokować te stałe? Akceptuj. Pamiętaj tylko, to jest taka precyzyjna broń. Wiem. Nie, tu jest wyjście z rozdziału. Nie musimy tak szybko wychodzić z rozdziału, możemy tutaj połazić, pobić musimy wszystko. Musimy 20 wrogów ubić. Tak. W ten sposób będziemy mieli już lepsze wyposażenie startowe. Pamiętaj, teraz ja staram się nie bić wrogów, tylko ty je bijesz. Musisz ich 20 ubić, więc no. Fajna, precyzyjna. No tak, no snajperka. Dziwnie się nie ostruje, to mogę ci wyłączyć autostrzelanie na gałce, wtedy będziesz musiała klikać przycisk osobno, żeby strzelać. Chyba masz 5. To jest jakiś elitarny. Siomucha. Dobra, definitywnie nie potrafimy w kombo. Ale się naumimy. Ty na pewno się naumisz, ale ja niekoniecznie. A co tu jest? Twoje. Piękne. Jej, czyli dobra, czyli już wiem, że można ulepszać swoje siekacze. I... to tyle. A to musimy iść do następnego rozdziału. Skąd wiesz, że to pomiędzy rozdziałami nie przychodzi? Pamiętaj, siostra, ja tej duma, gry nie ogarniam. Nie zginęłeś. Co? Nie zginęłeś, więc jestem z ciebie duma. Tak, okej. Okay. Otwarte portale 100%, maksymalne kombo 6. Nie najlepiej, ale wszystko inne mam na 100%, więc jest fajnie. I co to? Zaznaczę ten cel na twojej mapie, szybko dostać się do niego za co ty bierzesz? Broń białą, albo trzymać ten zwrot. 20 sekund. A każde zabicie broń białą przedłuża o 5 sekund. Weź. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj nie. O, czyli musimy szybko, ja muszę teraz jeszcze siekać wrogów ciągle. Ja też mogę tak. Nie. Tak, ale musisz siekać w ten sposób, żeby to się zaliczało. Co tu się dzieje? Dobra, wiecie co? Nie, ja totalnie nie ogarniam. Bierz sobie siostra, bierz sobie siostra. Czyli powinien chyba o nie! Zginęłem. Zmarłem przez to wszystko. Nie, dobra, totalnie nie umiem, mam złe sterowanie. Chyba na kontrola będę musiał sobie ustawić czy coś. A teraz dobiję jej na spokojnie, odblokuj nam chociaż snajperkę na start. I swoją drogą myślę, że jeśli chodzi o wyposażenie startowe, jedną z broni, którą tam można mieć do walki wręcz, jest kij baseballowy. Czy ja go nazywam kij dresowy. Powiem wam szczerze, że to jest mój osobisty po prostu cel w tej grze. Osiągnąć moment, w którym będę z kim dresowym mógł zaczynać. Musiałam to posiadać. Dobra, spokojnie siostra. Dasz radę, wierzę w ciebie. W takiej wieży zamkowe. No, jest bardzo dobrze, bo ty żyjesz, a ja jak zwykle umarłem. Widzisz, ja już jestem w takiej gry nauczona. Chcę ci przypomnieć, że to ja się pcham ciągle na walkę wręcz. W grze, która się opiera na strzelaniu. To jest jakaś naprawa pancerza. Ble. Gundar nie marły, płatnasz. Aha, Gundar. Nie masz pancerza, więc nie możesz skorzystać nawet, dobra. Strzelaj po prostu, a nie. Szybko masz kombo 5, musisz szybko je przedłużać. A, i teraz możesz dostać jeden cios od wrogów, zanim kombo ci się przerwie. Dobra, już niestety spadło i tak. Trudno tutaj mi się nie zetrzeć, jakby. No wiem, przecież. Nikt nie ma do ciebie siostra pretensji, przecież... Grę uruchomiliśmy pierwszy raz jakoś... Dobra, masz nową broń startową. A pierwszy raz tą grę uruchomiliśmy jakieś... Powiedzmy godzinę temu? Nie, pół godziny temu. Godzinę, patrząc na to, że była jeszcze przerwa między tym wszystkim, obiadowa, wiesz. I tak dalej. Ale dobra. Nie się z tym. Spoko. Ja sobie będę brał tamtą snajperkę, bo ja lubię snajpić, jeśli już muszę. Dlatego też w Skyrimach, chociaż nie umiałem, zawsze próbowałem grać łucznikiem. Ja. W ogóle Skyrim to taka ci... O!
Jakiś achievement, siewca zniszczenia. Pozwól, że zobaczę, co to jest. Zadaj w sobie 10 tysięcy punktów obrażeń. Brawo. Pewnie ty zadałaś tak z 9 tysięcy, a tylko 1000 z nędz życia, ale no. Standardzik. Wiesz, czy ten siostra, co jest najgorsze, jak się umiera? O nie! Znowu ty trafiłaś na bossa. A, musisz te kryształy rozbić. Zanim będziesz mogła go unzestrzeć. No Jezu, to ja tutaj padnę, bo ja nie lubię takich walk. Wiesz co, może tutaj snajperka byłaby lepsza? Nie. To będzie... Gortek, uważasz. Ale dobra. Drugi raz spotykamy jakiegoś minibossa. Tam bossa ciężko określić mi. I drugi raz to siostra sama będzie z nim walczyć. Ktoś mi mówi, że ta gra się mści za to, jak cię rozłożyłem na opadki w TFT. Też tak uważasz? O nie! Nie miałam jak uciec. Mnie zagiął. Szkoda, że mój soundboard nie działa, bo bym teraz takie piękne zrobił lamy. Ale dobra, mamy dodatkowy punkt. Dobra, rozumiem bohatera. Tym razem... halo. Halo, kursor. Halo, kursor. Kursor ci uciekł. Aha. Chciałam grę. Powiedz, co chcę. Wiesz co, może to na wypadek. Co? No, to pozwoli nam kombo przenosić. I teraz dawaj, dawaj wyposażenie, bo chcę zmienić sobie broń startową. Okej. No. Co jest? Co robisz? Ja nic nie ruszam. Więc to nie ja. Chyba będzie, coś się mocno zbugowało. Ale już jest dobrze. Kursora nadal nie ma. Dlatego, że ja nie umiem tego ustawić, jeśli kursora nie mam. No nie. Mogę wsadem. Dobra. Teraz przełącz się z płytem do siebie. Hap, Ana, oje. A, czyli obojętnie z tym zaczynam. Nie, pytam się, czy to chcesz, czy nie, bo możesz sobie wybrać. Nie, dobrze. Musimy... Nie, będzie dobrze, zobaczysz. Widzisz? Dobrze. Więc podejście numer dwa. I znowu ta roślinka. Za pierwszym razem był jakiś trup już. Ale dobra, tym razem nie będę się tak pchał z tym. Tym razem będę grzecznym chłopczykiem i będę robił piu. Grzeczny starki. Grzeczny. Dobra, siostra, złazimy i piu. I dasz i piu. I piu. Widzisz jakiś sznajpęk ze mnie? Będąc klasykiem pewnego youtubera innego? No. Tak, chodzi o Stanisława. Często o nim wspominam, więc nie musisz tak się z tym kryć. Ale tak, no. Dobra, tu nic więcej nie ma. Masz kombo 5! Masz kombo 5! To są mnie kombo 5! No nie wiem, im większe kombo, tym lepiej. Chcesz sobie weź. Ciu! Myślę, że obawiam się, że mogą do ciebie się przyczepić te bomby. Raczej nie. Gorzej tylko, że nie widzę, co się dzieje tam wyżej, a mam kombo 7, nie chciałbym go stracić. Dobra. Szybko, siostra, no... Lecimy, bo mamy kombo wysokie, a nie chcę go stracić. No cóż, pierwszy raz mi wychodzi. Dobry kurd! Bierz sobie, bierz, spokojnie. Teraz, kiedy robię piu, to mnie się nie musisz martwić, jak widzisz. Brawo! Straciliśmy kombo. Proszę. Ale i tak, no, jest dobrze. I tak bardziej ogarniam od ciebie. Już niekoniecznie. Teraz, kiedy jestem snajperem. Bardziej lubię takie gry. To na pewno. Nie dość można... Ale dobra. Brawo, wpadłem w pocisk. Widzisz? A ja ominęłam ładnie te piły. Nie te cyfry. A ci powiedzieć, kto ty miał wyższe combo w tym podejściu i pobił rekord dotychczasowy nasz. I teraz ty, kto tak ładnie uminął? Moje. Mam piękną czaszkę teraz na głowie. No już mieliśmy. Dobra. Szybka podróż, sztabku. A właśnie, skorzystać czy nie? I patrz, kursor się naprawił. Hej! Tym razem... Niech będzie tam. Co? O, trochę leczenia życia. Szlachetne zdrowie, ile czy trzeba cenić ten tylko siedowy, kto cię stracił, nieprawdaż? I dalej nie pan Tadeusz. No Tadziu, zdecydowanie Tadziu.
Chcesz trochę sobie życia kupić, czy nie? Nie wiem, czy to... Dobra, no to... Przecież... Na co mnie co? Może w ciebie wlatuje mucha. Normalnie okay. W kolumajcie. Tak, bo na, bo we mnie niby muchy wlatują w kolumajcie. Ja mam sobie holu najcie, nie majcie. Zresztą, kogo ja ty będę uczył Englisza, jak nie umiesz Englisza bardziej ode mnie. Ja tylko zawsze zapominam słów w najgorszych momentach. Jaki to ty wymagany kombo 5. Okej, okay. Będzie zaraz kombo 5. Szybko. No, akceptuj, bo będziemy mieli nową broń, ale teraz szybko, bo mam kombo 5. Wyrwa chaosu. Do czego portalu nie trzymają cofienia ani razu, aby otrzymać nagrodę? Aha. No mi, ja się dałem trafić i tyle, no. Za późno już. Dobra, ale teraz siostra przetoczy swoją nową broń, skoro i tak zlamiliśmy. To teraz ty musisz zabić 20 wrogów, żeby odblokować się na stałe. Oczywiście. Spoko, mogę z nią zaczynać. A, tu nie ma przejścia. Na dół. Pora się bawić w Mariana. Nie będę tylko to robił ciągle. Brawo! Brawo! Brawo. Z tobą. Brawo. I przechodzimy w następny rozdział. W sumie możemy przejść. Raczej nie będzie niczego takiego cennego. To jest jedna sprawa, a druga chcę w końcu... Dalej dotrzeć. Tak, pierwsze dalej dotrzeć, do drugiej samej muszę zmierzyć z jakimś minibossem. Okej, okay, tutaj coś się świeci. I tam coś się świeci, dobra, chodź. Dobra, rób swoje, siostra. Nie ta broń. Nie ta broń. Dobra. Dobra. Jezu, przypomniał mi się, że mi został tylko jeden boss przed King Dice'em. Okej. Okay. Nawet nie wiem, o czym mówisz, ale niech ci będzie, że tak. Nie. A, okej. Okay. Ty w końcu tego King Dice'a ubić i demon... Na serio, starki. No ja to wiem! A to innym się tłumacz tym, którzy oglądają. Naprawdę. No ja to wiem, powtarzam. Tłumacz się oglądającym, jeśli ktokolwiek będzie na to patrzał. Bo niestety, znając z mojego partnera, może się okazać, będzie bardzo dużo wyświetlenia, może się okazać, będzie zero. Ja nie chcę, żeby tutaj były wyświetlenia. Powiem szczerze, naprawdę nie ogarniam, jakim cudem ja mam takie bardzo różne te wyświetlenia. Że momentami osiągają one 80 parę nawet, oraz nikt jest niezauważony. O, jest znowu to. To ja to idę. Tylko ja prawie przeszedłem to. Jak będą 3 próby, to mi się to uda na pewno. Okej, okay, dobra, tak. Teraz. Okej. Okay. Do góry. Teraz poczekaj, aż piła spadnie, żeby nie robić problemu. Za dużo czekasz. Dam radę, spokojnie. Chcę się podstawnie kolce. Coś mówiłaś? Tak. No. Widzisz, jak mistrzowie w to grają, a nie jakieś lamy jak ty? Ja wiem. Wiem, wredny jestem i w ogóle się strasznie wywyższam, ale to dlatego tylko, że ona do tej pory była lepsza. Mój kompleks wyższości po prostu się... Przepraszam, a czy ja ci wyglądam jak... Jak... szefo? Wyrzutnik granatów. Musisz wymienić podstawową broń na nią, jeśli chcesz. Ewentualnie ja ją sobie wezmę. Ty weź. Okej. Okay. Bo ja nie chcę. Nie to, jeszcze raz musisz, bo przez przypadek... jak to działa w ogóle? Czyli tak to działa. Że rzucam granatem. I on robi boom. Prawo, nie sprawdziłem, którym się zmienia broń. Mi ubić ty... Dobra. Nie musi być potem tuszań pońc. I tak nie. Pewnie. Nie wiecznie chodzi. Po 5! Brawo. Ej. Jeszcze żyję. Więc i tak jest dobrze. I już legalnie mogę szczelić. Bo już leciłaś questa. Okej, okay, dobra, czyli to już jest koniec.
A może lepiej jeszcze sprawdzę ponownie sterowanie, bo jestem lamą i nie sprawdzam tego do tej pory. Gdzie ja jest... Ja się stresuję na wizji, tak? A, co to jest zmiana broni? Dobra. Nie rozumiem, że się stresujesz, siostra, i nie mam nic do tego, tylko... Tylko po prostu chodzi o to, że po raz kolejny pokazujesz, że jesteś lamą. Nie jestem lamą, bo do ciebie nie ubiłam tego pajaka. My wiemy, że tak było, ale trzeba by... Na pewno jest to takie prawdopodobne. Co to jest? Wezmę. Wiesz co, może tego lepiej nie wrzucajmy na YouTube'a po tym, jak to powiedziałam. A czemu nie? Wiesz, co powiedziałam. Granat medyczny, jak to będzie działać, bo dalej zwłaszcza, nie wiem. Że mamuśka pewnie będzie to oglądać. Słuchaj, siostra. Jeśli mamuśka będzie oglądała, to już twoja sprawa, co tam będzie, będziesz musiała się tłumaczyć czy coś. Ja nie po to co nagrywam, żeby wyrzucić kolejny odcinek do kosza. I wystarczy, że całą serię z Terrarii prawie nową musieliśmy wyrzucić. Co? Nie ogarnęłem. Taki, proszę cię. No dobra, dobra. Przynajmniej wytnij ten moment. I wiesz ile... Ja zobaczę przy wycinaniu materiałów 4K. Jeśli jesteś w stanie zapewnić, żeby ten komputer cały dzień chodził, tylko żeby przetworzyć ten film, to proszę bardzo. Dobrze. Nie, tak teraz nie żartując, to wiecie co? Jeśli się naprawdę tak prosi o to, to może lepiej zakończmy w tym momencie odcinek. Próbuję po prostu wyciąć ten fragment. A tak, powiem szczerze, że byłby dłuższy, to prawdopodobnie do dnia, w którym chcę to wrzucić, by się to nie przerobiło. Więc wybaczcie tak dziwnie. Na zakończenie jeszcze ulepszymy zbieranie mikstur. Ulepszyłem właśnie. Więc tak. Po prostu dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście to jest taki wstępniak. Czy będzie więcej, to już od was zależy. Póki co mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem osobiście zadowolony z gierki. Fajne jest. Nie do końca mój styl, ale no może być. Namawiałeś. No, namawiałem cię, bo to jest co-op. Co-op z takich gatunków, których ty lubisz. Ale nie do końca mój styl, bo... Broń palna. Taki trochę żołnierski wygląd. No nie, mój świat. Nie pasuje, ale gra przyjemnie. No, bo myślę, że fajnie się gra. I nie będę już przedłużał, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie nie wiadomo kiedy, nie wiadomo z jakiej gry. Bo w sumie myślę, że nawet nie wiem, jak to umieszczę czasowo, ale dobra, no bardzo to tyle, więc no trzymajcie się i hej hej. Pożegnaj się, siostra.